Jakoś tak się składa, że gdy myślimy o królach, to oczami wyobraźni widzimy potężnych mężów stanu, z poważną miną, w pięknych królewskich szatach, z piękną złotą koroną, złotym jabłkiem i oczywiście pokaźną buławą. Co jednak, gdy król nadgrnostojowe futra przedkłada, albo ja wiem, sukienki? Co jeśli do Sarmackiej Rzeczypospolitej dociera król, który nie tylko nie ma zamiaru zakładać tak zwanego stroju polskiego, ale także stroi się jak Magda Gessler na kuchenne rewolucje? Co jeśli król otacza się podobnie usposobionymi piękniejsiami i co jeśli tak naprawdę to wszystko nie ma większego znaczenia? Henryk Walezy, transwestyta, biseksualista czy administrator i człowiek oświecony podążający za duchem czasu. Ja nazywam się Radek Lech i zapraszam Was na kolejny historyczny tygiel. Nim mówimy burzliwe losy Auriego de Valois, warto nakreślić pewne tło. Otóż pewnie słyszeliście o słynnych przepowiedniach Nostradamusa. Tak się składa, że jedna z tych przepowiedni miała dotyczyć naszego przyszłego monarchy. Otóż w 1556 roku Katarzyna Medycejska wezwała do swojej posiadłości w Saint-Germain-en-Laye słynnego astrologa. Ten postawiony przed oblicze królowej miał przepowiedzieć, że każdy z jej czterech synów zostanie kiedyś monarchą. Jak miała pokazać historia, Nostradamus się nie mylił, a Katarzyna Medycejska osiągnęła swoje życiowe marzenie. Jednak trzeba by na pewno... Henryk Walezy, a właściwie Auri de Valois, urodził się w 1551 roku w Fontainebleau. Jego ojciec, Henryk II, był już wtedy od 4 lat królem Francji. Jednak podobnie jak Jan Kazimierz, o którym mówiliśmy przy okazji ostatniego odcinka, nasz bohater nie był synem pierworodnym, a co za tym idzie, jego szanse na przejęcie tronu były niewielkie. Katarzyna Medycejska, matka naszego bohatera, zadbała jednak o dobre wykształcenie naszego przyszłego króla. Skoro tron francuski miał trafić do starszego brata Henryka, Karola, Katarzyna Medycejska szukała żarliwie państwa, w którym mógłby rządzić Henryk. Oprócz Rzeczypospolitej brano pod uwagę Cypr, Algier, a nawet Siedmiogród. Jednak zanim znaleziono wolny tron dla Henryka, doszło do kilku poważnych zdarzeń we Francji. Kraj ten w drugiej połowie XVI wieku zmagał się z potężnymi konfliktami wewnętrznymi. Rewolucja protestancka podzieliła społeczeństwo francuskie i niemal nieustannie dochodziło do walk huganotów z katolikami. Samego Henryka nawet dosięgnęła fascynacja protestanckimi przemianami. Już jako dziecko miał śpiewać swojej siostrze hugenockie psalmy, jednak Katarzyna Medycejska, która na wszystkie swoje dzieci miała ogromny wpływ, niemal zmusiła Henryka do powrotu na łono katolicyzmu. Później było tylko gorzej. W 1572 roku starszy brat naszego bohatera, król Karol IX, postanowił jednym ruchem zabić najważniejsze osoby spośród hugenockich elit. Do tego celu król wyznaczył 100-osobowy oddział pod dowództwem Henryka de Guise. O tej postaci jeszcze dzisiaj usłyszycie. Akcja miała zostać przeprowadzona w nocy z 23 na 24 sierpnia. Sytuacja szybko wymknęła się jednak spod kontroli i po zabiciu protestanckich elit zaczęto mordować wszystkich hugenotów. Do rzezi szybko przyłączyła się gawiedź. Mordowano również bezbronne kobiety i dzieci. Henryk, mimo że sam najprawdopodobniej maczał palce w spisku, szybko zorientował się o beznadziejności sytuacji i na własną rękę udzielił azylu około 100 kalwinom. Bilans był jednak straszny. Zginęło około 5 tysięcy ludzi, a różnice pomiędzy katolikami i hugenotami tylko się spotęgowały. Warto podkreślić, że ta okropna tragedia nie miałaby miejsca, gdyby nie spiski i inspiracje, tak, Katarzyny Medycejskiej.
Wieść o tym zajściu szybko dotarła do tolerancyjnej Rzeczypospolitej. Kandydatura Henryka jako następcy Zygmunta II Augusta stanęła więc pod znakiem zapytania. Elity polskie jednak od dłuższego czasu były nastawione na rządy Francuza. Jana III Wazy nie brano jeszcze poważnie pod uwagę, obawiano się za to zbyt silnych rządów monarchów habsburskich, a tym bardziej rosyjskiego samodzierżawia. Do Polski przybyło francuskie poselstwo na czele z biskupem Walencji Jeanem de Montluciem. Zaczęto przekonywać polską szlachtę. Obiecywano Rzeczypospolitej m.in. spłatę długów pozostawionych przez Zygmunta Augusta, utworzenie sojuszu Rzeczypospolitej z Francją, stworzenie silnej floty bałtyckiej, a także przesłanie piechoty gaskońskiej, która miała wspomóc wysiłki Rzeczypospolitej w walce z Rosją. Po długim sejmie konwokacyjnym i sporach wśród polsko-litewskiej szlachty zdołano osiągnąć kompromis. 11 maja 1573 roku prymas Uchański ogłosił Henryka Walezego monarchą korony i Litwy. Koronacja nastąpiła jednak dopiero 21 lutego następnego roku. Elektusa Rexa w Rzeczypospolitej witano z największymi honorami. Świadczą o tym słowa Świętosława Ożerskiego. Pewnie objęło wam się uszy pojęcie artykułów henrykowskich, zbioru praw, które musiał zaprzysiąc każdy, kto chciał zostać królem Rzeczypospolitej. Nazwa owych artykułów, jak nie trudno się domyślić, pochodzi od imienia pierwszego króla elekcyjnego, czyli naszego bohatera. A co jeśli wam powiem, że Henryk Walezy tych artykułów nie zaprzysiągł? Otóż sporo o to, czy powinien to zrobić, toczyły się już od października 1573 roku. Wówczas do katedry Notre Dame dotarła polska delegacja i przedstawiono warunki Henrykowi w obecności episkopatu francuskiego, króla Francji i oczywiście Katarzyny Medycyjskiej. Zaczęto się wówczas spierać. Żeby było śmieszniej, nawet część polskiej delegacji odradzała Henrykowi zaprzysiężenie tych artykułów. Sporną oczywiście okazała się kwestia tolerancji religijnej. Dopiero część ustępstw na francuskim księciu wymogły słynne słowa Jana Zborowskiego. Sin non jurabis, non regnabis. Jeśli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował. Sprawa powróciła już podczas samej koronacji króla na Wawelu. Szlachta nie potrafiła dojść do porozumienia, które z praw powinien zaprzysiąc król. Koniec końców uznano tylko część praw ustanowionych podczas Konfederacji Warszawskiej. Jednak najważniejsze padły słowa Pacer inter decidentes de religione tuebor et manute nebo. Pokój między rozróżnionymi w wierze zachowam i utrzymam. W skrócie, Henryk artykułów henrykowskich nie zaprzysiągł, ale pokój religijny w Rzeczypospolitej został uratowany. Później król skupił się na konsolidowaniu swoich rządów. Rozpoczął od rozdawania stanowisk państwowych. Jak nie trudno się domyślić, nominowani przez Henryka Walezego przedstawiciele szlachty niemal zawsze wybierani byli spośród tych, którzy popierali go również na polu elekcyjnym. Proszę! No i co, panie Paździu? Zatkało kakao, co? Jego rządy odznaczały się głównie skłonnością do biesiadowania. Wawel był niemalże rezydencją zamkniętą. Król rzadko dopuszczał do siebie podwładnych, a o jego uwadze co najwyżej pomarzyć mogła Anna Jagiellonka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale przecież ona miała zostać docelowo jego żoną. Świętej pamięci profesor Maciej Serwański żartobliwie wskazywał na to, że Anna Jagiellonka, pierwotnie zafascynowana perspektywą poślubienia dużo młodszego Henryka, ekscytacji kazała haftować na swoich sukniach lilie francuskie. Przyszły monarcha francuski jednak ją zbywał. Rzeczywistość miała okazać się przecież zupełnie inna. Król z Francji poza tak zwanymi milionami dotarł do Rzeczypospolitej z liczną służbą i orszakiem prostytutek. Dużo starsza i, jak mówią różne źródła, niezbyt urodziwa Anna Jagiellonka była dla niego niezbyt kuszącą opcją. Inna sprawa, że krążyły plotki o homoseksualizmie Henryka. Minioni, zwani w Rzeczypospolitej pięknisiami, byli liczną służbą króla. Ubierali się tak samo jak sam Henryk, mieszając garderobę damską i męską. Korzystali z makijażu, ale także mieli hołdować tak zwanym włoskim zwyczajom.
pytają, jak nazywano we Francji właśnie homoseksualizm. Owi piękniście jednak stanowili dla Henryka Walezego grupę doradczą, ale co najważniejsze, także straż przyboczną. Musimy pamiętać bowiem o tym, że w epoce renesansu na każdym rogu, zwłaszcza we Francji, mógł czekać na króla sztylet albo trucizna. Minioni mieli stanowić zabezpieczenie przed taką ewentualnością. Jak to więc było z Henrykiem Walezem? Hodował włoskim zwyczajom, ale sprowadzał do Rzeczypospolitej również francuskie kurtyzany? Mamy też potwierdzoną źródłami miłość Henryka do Marii de Cleve. Wspomniany wcześniej profesor Serwański był tutaj jednoznaczny. Henryk Walezy był osobą biseksualną ze skłonnościami do transwestytyzmu. Nasz bohater jednak nie tylko na hulankach się skupiał, ponieważ historycy potwierdzają jego wysokie kompetencje w administrowaniu krajem. Król planował również objechać Rzeczypospolitej tak, aby jak najlepiej poznać swoich poddanych. Wszystko zmieniło się jednak w czerwcu 1574 roku. Do Henryka powoli wdrażającego się w polskie realia zaczęły docierać głosy mówiące o chorobie jego starszego brata, króla Francji, Karola IX. Gdy jasnym zaczęło być, że Karol jest coraz bliższy śmierci, Henryk zaczął opracowywać plan. Zgodnie z prawem dziedziczenia to właśnie on miałby przecież zostać prawowitym dziedzicem korony francuskiej. Francja była jednak jego ojczyzną, z Rzeczypospolitą nie zdążył się jeszcze silnie związać, a prerogatywy króla elekcyjnego były dużo bardziej ograniczone niż w przypadku dziedzicznej korony francuskiej. Gdy Karol IX zmarł, król w środku nocy ze swoją świtą opuścił Wawel i skierował się w stronę Francji. Zdezorientowana szlachta posłała w pościg za królem kasztelana wojennickiego Jana Tenczyńskiego. Ten dogonił króla dopiero pod Pszczyną, jednak nie zdołał przekonać go do powrotu. Henryk jednak obiecał, że powróci do Rzeczypospolitej, gdy tylko ugruntuje swoją pozycję we Francji. Był to ogromny szok dla braci szlacheckiej. Nie potrafiono zrozumieć, jak Francuz mógł wzgardzić koroną najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Postanowiono jednak dać Henrykowi czas. Po kilku poselstwach wzywających króla do powrotu wyznaczono na to ostateczny termin. Był to 12 maja 1575 roku. No jak łatwo się domyślić, król nie wrócił, a zdezorientowana szlachta nieśmiale zaczęła przymierzać się do elekcji następnego króla. Następnego króla w Rzeczypospolitej koronowano jednak dopiero rok później. Warto zaznaczyć, że Sejm Rzeczypospolitej nigdy oficjalnie nie zdetronizował Henryka Walezego, a sam król nigdy nie zrzekł się korony. Do samej śmierci używał herbów z polskim orłem i litewską pogonią. We Francji syn Katarzyny Medycejskiej zastał kolejną wojnę religijną. Chcąc zażegnać spór, król zdecydował się na wiele ustępstw wobec hugenotów, chcąc uspokoić wnętrze kraju. Oczywiście nie mogło przynieść to pożądanego skutku, ponieważ w obronie wartości katolickich wystąpił książę Henryk de Guise, tak zwany Gwizjusz. Konflikt musiał rozgorzeć na nowo, ale nie uprzedzajmy faktów, ponieważ zanim do tego konfliktu doszło, król zdążył poślubić Ludwikę Otaleńską. No nawiasem mówiąc, marzenia Anny Jagiellonki na zawsze musiały odejść w zapomnienie. Ponadto młody Walezjusz we Francji po raz kolejny wykazał się umiejętnościami w administrowaniu krajem. Zaczął przywracać porządek i do dziś jest oceniany we Francji jako jeden z najlepszych królów tego burzliwego okresu. Tak jak na Wawelu, nie przestał za to imprezować. Małżeństwo wcale nie przeszkadzało mu w wypadach na miasto i podrywaniu okolicznie spotkanych kobiet. Krążyły pogłoski o wielu pijackich awanturach, które prowokował inkognito król wraz ze swoimi sługami. Tak jak wspomniałem, względny spokój nie mógł trwać długo. Wybuchła tak zwana wojna trzech Henryków. Nasz król próbował ustabilizować sytuację wewnętrzną we Francji, zaś Henryk de Guise prowadził wojnę w imieniu skrajnie katolickiej części społeczeństwa. Do wojny wkroczył też hugenota, król nawarski, a jakże Henryk, tylko że tym razem Bourbon. O co dokładnie poszło? Otóż po śmierci młodszego brata naszego bohatera, Franciszka, zaczęto dyskutować o sukcesji tronu francuskiego w razie bezpotomnej śmierci Henryka III. Zgodnie z prawem salickim, tron odziedziczyć miałby jego najbliższy męski krewny, czyli Henryk Nawarski. Problem polegał na tym, że król Nawarry był hugenotą, czego w żadnym wypadku nie chciał zaakceptować ultrakatolicki Gwizjusz, będący na czele tzw. Ligi Katolickiej.
Były król Rzeczypospolitej starał się lawirować pomiędzy stronnictwami. Z jednej strony musiał ulegać olbrzymim naciskom ze strony większości katolickiej, z drugiej rozumiał motywację króla Nawarry. Oficjalnie więc popierał stanowisko prokatolickie, a po kryjomu jednak dążył do wsparcia Henryka Nawarskiego. Sytuacja była na tyle zła, że wybuchły nawet zamieszki w Paryżu, a Walezy musiał szybko uciekać ze stolicy własnego królestwa. Tak jak wspomniałem wcześniej, w renesansie panowały inne standardy i bardzo często spory rozwiązywano sztyletem. Podobnie było z wojną trzech Henryków. Były król Polski podstępem zlecił zabójstwo ultrakatolickiego Henryka de Guise. Gdy Liga Katolicka straciła przywódcę, wydawało się, że sprzymierzony z królem Nawarry Walezy będzie w stanie ustabilizować sytuację wewnętrzną i w końcu zaprowadzić porządek we Francji. Postanowił więc odbić Paryż z rąk buntowników. Wszystko wskazywało na to, że sztuka ta się uda, jednak pojawił się jeden katolicki mnich, który miał pokrzyżować te plany. 1 sierpnia 1589 roku w obozie króla zjawił się dominikanin Jacques Clément. Zakonnik przekonał strażników, że niesie arcyważne wiadomości dla króla i został dopuszczony przed jego oblicze. Żeby sobie uzmysłowić tragikomedię tej sytuacji, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że podczas tej wyjątkowej audiencji nasz król siedział na sedesie. Głównie dlatego duchowny był w stanie dobyć szybko sztylet i ranić króla w brzuch. Straż szybko zainterweniowała i mnicha zgładzono, natomiast sam Henryk pozostawał ranny. Między bajki możemy włożyć historyki o powywalanych wnętrznościach króla, które z powrotem na miejsce w brzuchu wkładać musieli medycy. Wielu historyków za to twierdzi, że to była zaledwie lekka rana żołądka i nie była na tyle groźna, by Walezy już nie mógł dojść do zdrowia. Kluczową jednak okazać się miała przyjęta przez króla komunia pod dwiema postaciami. Wino koszmarnie zaszkodziło królowi i to właśnie od tego momentu sytuacja zaczęła się stale pogarszać. W końcu z dniem 2 sierpnia 1589 roku Henryk III, nazywany w Polsce Walezem, zmarł. Jego następcą obrany został Henryk Bourbon, nazywany również Henrykiem Nawarskim. Henryk Walezy był królem niesamowicie barwnym. Z jednej strony był bezwzględnym intrygantem, który nie bał się posłać zabójców na swoich wrogów, z drugiej strony starał się jednak stabilizować sytuację wewnętrzną we Francji. W Polsce pamiętamy go głównie przez pryzmat niecodziennego stylu bycia, a także hucznych imprez i oczywiście ucieczki z kraju. Koniec końców wydaje się, że Henryk Walezy był kiepskim królem Rzeczypospolitej i całkiem dobrym królem Francji. Jego preferencje seksualne czy skłonność do przywdziewania kobiecych kiecek, jak widać, nie miały tutaj większego znaczenia. Warto jednak zaznaczyć, że król ucywilizował Francję po krótkiej przygodzie w Polsce. Zafascynowany Wawelem, który wówczas miał być 3 razy większy niż Luwr, skopiował kilka rozwiązań prosto z Krakowa. Ponadto na Wawelu poznał tajniki sztuki kanalizacyjnej. Otóż wyobraźcie sobie, że dobrze znany w Rzeczypospolitej sedes był dla Francuzów w owym czasie wiedzą tajemną. Henryk, który jak na standardy XVI wieku był czyścioszkiem, chętnie zastosował i tą nowinkę we Francji. Można zdarzyć się również z twierdzeniem wielu historyków, że Henryk Walezy nauczył się w Rzeczypospolitej korzystać również ze sztućców. No i oczywiście to również z sukcesem przyjęło się we Francji. A co wy myślicie o Aurim de Valois? Jeżeli znacie jakieś ciekawostki związane z jego życiem, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Tymczasem nazywam się Radek Lech, a to był Historyczny Tygiel. Trzymajcie się ciepło, cześć!
Nowy historyczny tygiel to jakaś tragedia. Patrz, ile było tekstu. O. Tragedia.